W sierpniu tego roku w Browarze B, fantastycznej instytucji kultury we Włocławku, miał się odbyć 19. ogólnopolski przegląd artystycznego ruchu seniorów. Niestety sytuacja pandemiczna w Polsce pokrzyżowała nie tylko nam plany i musieliśmy spotkanie odwołać. Od 2016 roku mamy fantastycznych partnerów przy organizacji ARS-u. Otóż jest to Urząd Miejski we Włocławku na czele z panem prezydentem, któremu tu serdecznie dziękuję, oraz wymieniona wcześniej Instytucja Kultury Browar B. W związku z tym, że niestety nie mogliśmy się spotkać na żywo, przygotowaliśmy dla państwa materiały edukacyjne, filmowe materiały edukacyjne, które chcemy państwu przedstawić. Mam nadzieję, że będzie to inspiracja oraz jakaś tam minimalne zastępstwo braku spotkania we Włocławku. W filmowym programie edukacyjnym proponujemy państwu zajęcia z tańca, muzyki, folkloru, teatru oraz literatury i fotografii. Mam nadzieję, że będzie to inspirujące i na podstawie tego materiału będziecie państwo przygotowywali się do kolejnej edycji Ogólnopolskiego Przeglądu, który mam nadzieję odbędzie się w 2022 roku. Zapraszam bardzo serdecznie i przypominam, że całość materiału przygotowała dla państwa Pracownia Integracji Międzypokoleniowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. Zapraszam państwa na warsztaty literackie. Dowiecie się państwo, jak wygląda praca dziennikarza, jak budować tekst, jak dobierać tematykę i jak wygląda etyka dziennikarska. Nazywam się Łukasz Salwarowski i poprowadzę dla państwa warsztaty z zakresu dziennikarstwa i mediów. W drugiej części dziennikarskich warsztatów opowiem o gatunkach dziennikarskich, o redagowaniu tekstu, jego analizie, interpretacji, kulturze tekstu i słowa, a także o kodeksie etyki mediów i prawie dziennikarskim. Jednym z gatunków dziennikarskich i formy przekazu jest notatka prasowa bądź relacja. Może być w formie radiowej, prasowej czy filmowej. Teraz na przykładzie naszej działalności pokażemy państwu relację filmową z 7 ogólnopolskich senioraliów w Krakowie. Dzień dobry państwu, nazywam się Łukasz Salwarowski, jestem prezesem Stowarzyszenia Manko, które już działa od 20 lat, prowadząc kampanie społeczne, natomiast od 10 lat wspieramy osoby starsze, edukując, aktywizując, broniąc ich praw. Zaczynamy żyć, bawić się tą modą, wracamy do naszych pasji, przyzwyczajeń sprzed pandemii. Lansujemy klasę, modę i styl po 60. Aktywność umiarkowana to bezpieczne lekarstwo. Wszelkie formy aktywności fizycznej zwiększają aktywność komórek odpornościowych. Ostrożnie i aktywnie bawimy się na 7 ogólnopolskich senioraliach w Krakowie. Bardzo tego żałuję, że nie mogę mieć państwa przed sobą. Dla mnie nie ma pojęcia starości. Seniorzy mogą aktywnie skorzystać z oferty skierowanej właśnie do seniorów. Telefonicznej informacji pacjenta pod numerem telefonu 800 190 590. W ramach kampanii 100 manipulacji nie da się oszukać. Prowadzimy kampanię Stop Korona Oszustwo. Do stosowania produktów pszczelich, a mianowicie dlatego, że one zwiększają odporność naszego organizmu.
imieniu wszystkich seniorów dziękujemy, żeś to zorganizował podczas pandemii. Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy dzisiaj się tu spotkać na tych 7 senioraliach. Zapamiętać nie zaszkodzi, do dzieciaków wciąż latają, czy to w grudniu, czy to w maju. Redagowanie tekstu omówimy sobie na przykładzie notatki, reportażu, wywiadu i felietonu. Rozpoczynamy od redagowania notatki prasowej. Jest to jedna z krótszych, bardziej zwięzłych, obiektywnych form przekazu. Ma odpowiedź na pytanie kto, gdzie, co, kiedy i dlaczego. Przykładowo, jeśli chcemy notatkę prasową poświęcić ogólnopolskim senioraliom w Krakowie, które wiemy, że odbywają się co roku od 7 lat, musimy zacząć od informacji co. Czyli, że ogólnopolskie senioralia w Krakowie, czyli podać nazwę projektu wydarzenia. Czyli co. Następnie kto. Czyli kto organizuje. I dla kogo. W związku z tym to będzie, że głos seniora czy Stowarzyszenie Manko w kooperacji z tym i z tamtym organizuje. Więc mamy co senioralia. Kto? Głos seniora dla seniorów. Po trzecie, gdzie? Wiemy, że w Krakowie i że miejsce dokładniejsze realizacji imprezy to będzie Rynek Główny, Kościół Mariacki, ulice Miasta, Wisła, gdzie odbywają się rejsy edukacyjne, czy inne miejsca, kina i teatry. Bardzo ważne powiedzieć, po co to w ogóle organizujemy. Wiemy, że w celu edukacji, aktywizacji, integracji, pokazania mocy po 60. Czyli dziennikarz, czytelnik musi wiedzieć, po co i dlaczego to właściwie robimy. I ostatni, bardzo ważny punkt, kiedy. Po to, aby ludzie wiedzieli, czytelnicy, odbiorcy, gdzie skorzystać, gdzie przyjść, gdzie się zapisać, albo kiedy się to odbyło. Czyli bardzo ważna informacja też kiedy. Kiedy zapomnimy jednego z tych elementów, notatka, przekaz będzie niepełny i często bezużyteczny, wprowadzający w błąd, denerwujący czytelnika. Bo załóżmy, dowie się jednego z tych punktów, ale nie dowie się kiedy. I od razu jest frustracja. No nie napisali gdzie i kiedy. Gdzie mogę kupić, gdzie mogę się zgłosić. Bardzo ważne w tego typu przekazie jest użyteczność dla czytelnika. Musimy wiedzieć, że my tą notatkę, ten artykuł piszemy dla czytelnika. I ona musi być maksymalnie użyteczna. Użyteczna i funkcjonalna dla odbiorcy i czytelnika. Bo najważniejszym dobrem dla twórcy, dla dziennikarza jest dobro odbiorcy. Felieton to jedna z wdzięczniejszych i trudniejszych form publicystycznych. Charakteryzuje go lekkie pióro, zwiewność
osobisty komentarz, osobisty stosunek autora do tematu. Pochodzi od francuskiego la feuilleton, czyli odcinek historii, zeszycik. W związku z tym krótka forma, lekka forma z osobistym stosunkiem autora do tematu. Co go charakteryzuje, to zgrabne, umiejętne prześlizgiwanie się po temacie, ale bardzo często sarkastyczne, ironiczne, złośliwe, krytyczne, często konstruktywnie. Bo bardzo ważne, autor dzięki tej formie może pozostawić własne zdanie, opinię i pomysł rozwiązania pewnego problemu. Jak napisać felieton krok po kroku? Po pierwsze, wybierz temat. Ważna sprawa. To nie jest dziennikarstwo informacyjne. Nie możemy być obojętni wobec tematu. Najlepsze felietony pisze się, jeśli jest się emocjonalnie związanym z tematem. Czyli musimy czuć emocje co do tematu. Nie możemy być wobec tego obojętni. To znaczy, musimy pozostawić część siebie, swoich emocji, swoich uczuć, które wiążemy z tym tematem. To na przykład może być świeże uczucie buntu i krytyki wobec na przykład strefy parkowania. Dostaliśmy mandat w strefie parkowania w sobotę. Okazuje się, że nie wiedzieliśmy my, jak i wielu mieszkańców, że wprowadzono taki zakaz, taką strefę w sobotę. A mandat 150 zł. To powoduje naturalne emocje. I to jest dobry temat, który nas dotyka osobiście, nas albo naszej bliskiej osoby, albo nawet nie bliskiej, ale kogoś, kto jest dla nas ważny, albo po prostu współmieszkańca czy sąsiada. Czyli bardzo ważne, temat jest dla nas emocjonalny, ma znaczenie i nie jest nam obojętny. Wtedy wkładamy to w swoje serce, jesteśmy bardziej sprawni, złośliwi, sarkastyczni czy krytyczni i bardziej nam się chce go pisać. Musimy wiedzieć, do kogo piszemy, do kogo kierujemy te słowa. Jeśli jesteśmy sarkastyczni, żartobliwi, musimy zastanowić się, kto jest naszym czytelnikiem i czy go to będzie śmieszyć. Musimy sobie wyobrazić, kim on jest, jakie ma wykształcenie, jaki poziom żartu, jakie pochodzenie i do niego pisać, wyobrażając sobie, że jest ktoś, kogo znamy poczucie humoru. Jeżeli sobie tak zwanie spersonalizujemy naszego odbiorcę, przekaz będzie lepszy i skuteczny. Trzeci krok to ustalenie celu. Po co piszemy ten felieton? Jaki jest cel? Jeśli my jesteśmy nadawcą, czytelnik jest odbiorcą, to pamiętajmy, że felieton jest komunikatem, który my mu wysyłamy. Musimy sobie wyobrazić, po co akurat do tego czytelnika kierujemy ten przekaz. Musimy się odsłonić. To nie jest dziennikarstwo i przekaz bezpłciowy. To nie jest obiektywny, subiektywny, osobisty przekaz. W związku z tym, jeśli ktoś chce chować się cały czas za obiektywizmem, prawem prasowym, czyli dążeniem do prawdy i pokazywaniem faktów bez komentarza, to nie jest ten typ. Tu komentujemy, tu emocje, tu nasze personalne poglądy. Reportaż jest gatunkiem prozy publicystycznej, nazywany też sprawozdaniem. Bardzo ważne, aby dziennikarz, reporter był uczestnikiem zdarzenia, które opisuje. Uczestniczył w nim. Opisywał fakty. Najpierw je opisuje, a dopiero potem ma prawo do komentowania. Bardzo ważne, aby był pisany w pierwszej osobie i aby opisywał realne zdarzenie, te fakty, pytając też o opinię uczestników. Polega ten obiektywizm na tym, że jeżeli mamy demonstrację, czy spór, czy dialog, on pokazuje dwie strony zdarzenia. Jest obserwatorem, bardziej niż uczestnikiem. Jeżeli jest to demonstracja,
to musi wyjść z butów uczestnika demonstracji, stanąć obok i pokazywać dwie strony barykady, dwie opcje, a dopiero potem komentować. Bardzo ważna jest wizualizacja, opis tego, co się dzieje, kolorystyka, pogoda, nastrój, sytuacja, ubiory, odzież uczestników. Dialogi można użyć jako większą wiarygodność. Musimy zabrać czytelnika w podróż. On musi z nami być na tej demonstracji i uczestniczyć, obserwować, podobnie jak my, z boku, co się tam dzieje. To jest dobry reportaż. Kolejnym gatunkiem dziennikarskim jest wywiad. Jedna z najciekawszych form, którą lubią czytelnicy. Jest to żywa, wartka, interesująca rozmowa. Co zrobić, aby wywiad był interesujący? No niestety, rządzimy. My decydujemy, jakie pytania i jak szybko zadać. Nie możemy pozwolić osobie, z którą rozmawiamy, po prostu ględzić i przynudzać. Jeżeli się wypuszcza zbyt długimi wywodami i dygresjami przeciętnie interesującymi, musimy jej przerwać, zadać inne pytanie, pamiętać o tym, że celem nie jest zadowolenie osoby, z którą rozmawiamy. Celem jest zadowolenie czytelnika. Oczywiście nie możemy być bezczelni, przerywać bardzo agresywnie i nagle, bo wywiad nie dojdzie do skutku, nie dojdzie do końca. Musimy być na pograniczu interesu czytelnika, ale też kultury i formy bycia, która spowoduje, że osoba, z którą rozmawiamy, nas nie wyrzuci lub nie przerwie wywiadu. Co bardzo ważne, najczęstszy błąd, staramy się być za mądrzy i przemądrzali. Czyli w tych pytaniach pokazujemy przed czytelnikiem i przed osobą, z którą rozmawiamy, jak jesteśmy mądrzy, jakie znamy słowa, fakty. Czasami pytanie przemądrzałego dziennikarza, czy wywiadowcy, nazwijmy tak, są za długie, przegadane i w zasadzie wychodzi na to, że ta osoba, która pyta, bardzo się chwalić wiedzą z danego tematu, a rozmówca jest tylko pretekstem, żeby móc zabłysnąć. Bardzo duży błąd. Musimy pokazywać nie siebie, a odbiorcę. To odbiorca jest interesujący i to na nim się skupiamy. Po drugie, do wywiadu trzeba się przygotować. Trzeba poznać tę osobę, poczytać, porozmawiać z osobami, które już z nią rozmawiały. Można sprawdzić w Wikipedii, na Facebooku, na stronie, zobaczyć inne wywiady. Przygotować się po co? Aby dobrze dobrać pytania, no i żeby nie dotknąć tematu, który jest na przykład delikatny albo dla takiej osoby drażliwy. Na przykład sprawdzimy, że straciła niedawno żonę, czy męża, czy dziecko. Nie powinniśmy o to pytać. Albo jak pytamy, to upewniamy się, czy to jest temat, który można poruszyć. Na przykład, jak poradziła sobie pani z depresją po stracie męża. O to, czy o to możemy zapytać, warto zapytać wcześniej. Albo zrobić to bardzo delikatnie, takimi pytaniami sprawdzającymi. Na przykład, pani wiedza o depresji. Wtedy nie pytamy bezpośrednio, a ta osoba sama nam o tym powie. W związku z tym przygotowujemy się do wywiadu. O tej osobie musimy wiedzieć maksymalnie dużo. Pytania konsultujemy z kimś, kto jest nam bliski, w redakcji, z redaktorem naczelnym, wydania, nawet współmałżonkiem. Czy to jest dobre pytanie, czy ono jest interesujące, czy jest intrygujące. No i następnie przychodzi czas spotkania. Te pytania sobie wypisujemy. Mamy notatki. Jedna kartka z pytaniami, druga kartka i długopis na notatki. No i pytamy. Bardzo ważne przerywać, gdzie jest to potrzebne. Albo wysłuchać, ale potem to pytanie wrócić. I jeszcze raz, aby cel osiągnąć. Choć z drugiej strony nie możemy się zafiksować zbytnio na to, żeby zapytać koniecznie te 10 czy 5 pytań. Bo jak się okaże, że trzecie czy czwarte
było tak interesujące, że ta osoba powiedziała nam tak interesujące dla czytelnika rzeczy, czy kwestie, czy fakty, to wystarczy. Nie musimy dojechać do końca tej naszej kartki z pytaniami, pozostawiając to na inny temat, inny czas, czy drugi wywiad. O tym, czy nasz wywiad, czy w ogóle artykuł, przekaz medialny będzie przeczytany, czy nie, decydują najczęściej według badań trzy kwestie. Dobry tytuł, dobry lead i dobre zdjęcie. Musimy o to zadbać. Zaczynamy od tytułu. On warunkuje to, czy nasz artykuł, nasz przekaz wygra konkurencję z innymi artykułami w tej gazecie, czy innymi gazetami, czy innymi materiałami na portalach, czy w mediach. Tytuł jest kluczowy. To jest takie opakowanie i zachęta do przeczytania. Nudny tytuł, przegadany tytuł, banalny tytuł powoduje, że tego artykułu i wywiadu nikt w zasadzie albo bardzo mało osób przeczyta. Jeśli chodzi o tytuł wywiadu, mamy trochę ułatwioną sytuację. Najczęściej, co my stosujemy w ogólnopolskim magazynie Głos Seniora, to jest wyjęcie cytatu z wywiadu, bardzo interesującego, intrygującego, i użycie go jako tytułu. Czyli słowa rozmówcy, ciekawe, interesujące, wykorzystujemy do tytułu. Pamiętając o tym, że tytuł musi być krótki, interesujący, innowacyjny, prowokacyjny, inspirujący i po prostu taki, który spowoduje, że ktoś będzie miał ochotę nieodpartą właśnie ten tekst przeczytać. Teraz przykłady. Zacznijmy od najnowszych. Najnowsze wydanie Głosu Seniora, wywiad z Urszulą Dudziak. Wyjęty cytat z wywiadu stał się tytułem na okładce i w artykule i na stronie. Papaja, czyli żyj kolorowo. Tak wybraliśmy i uznaliśmy wspólnie, że to może zainteresować. Ale cofamy się do przeszłości. Rzeszowski Głos Seniora. Wywiad z szefem Rady Seniorów i z szefową UTW lokalnego. No i wspólnie powiedzieli ciekawy przekaz i myśmy zrobili z tego tytuł. Najlepiej wychować młodzież, dając dobry przykład. Wywiad z mistrzem świata w zapasach. Senior Andrzej Supron, który powiedział w wywiadzie, a myśmy zrobili z tego tytuł, dyscyplina drogą do sukcesu. Jak widać, w tym przypadku, jak i pozostałych, tytuł może być też przekazem edukacyjno-reklamowym, bo to jest pewna też instrukcja i pokazanie, jaka jest droga do sukcesu. Więc może tytuł pełnić funkcję zachęcającą do przeczytania, inspirującą, ale również edukacyjną, jak w tym przypadku. Inny wywiad. Anna Przybyłek-Boraczyńska, nasza ambasadorka 90+, z Krakowa, która powiedziała, pomagając sobie, pomagam innym. Również forma edukacyjna, ale interesująca, trochę streszczająca, ale nie do końca, i o to chodzi ten przekaz. Anna Przybyłek-Boraczyńska, pomagając sobie, pomagam innym. Inny dobry tytuł, wywiad z naszym ambasadorem, 90-letnim mistrzem świata Europy w rajdach samochodowych, Sobiesław Zasada, też tytuł inspirujący i też dodający mocy. Musimy wygrać ten rajd. Bardzo ciekawy tytuł, jak dla nas, ponieważ wywiad przeprowadzony w okresie COVID-a, w okresie pandemii, stresu wielu seniorów. I teraz spójrzmy na to. Podwójne znaczenie i podwójny przekaz. Mówi mistrz Zasada w tym przekazie, w tym tytule, podwójny przekaz. Musimy wygrać ten rajd, co on zawsze mówił sobie
rajdując i przemierzając pustynie, Argentyny, leśne drogi Australii, to była jego determinacja, żeby ten rajd wygrać i to się działo, ale równocześnie jest to przekaz, musimy wygrać ten rajd, czyli walkę ze strachem, paniką epidemiczną. Więc można też pobawić się w podwójne znaczenie, metaforyczne znaczenie i coś, co ma wzmocnić czytelnika. To są przykłady ciekawych tytułów. Według nas i czytelników dobre, skuteczne, inspirujące. I takie właśnie polecam, do takich zachęcam. Co to w ogóle jest lead? O co chodzi? Jest to taka wytłuszczony akapit pod tekstem. Spójrzmy, jest tytuł pod tytułem. Jest tytuł, jest wytłuszczona taka forma graficzna odznaczająca się. Tu jest jeden przykład, to jest przy wywiadzie. Drugi przykład, to jest z piekarczykiem, z zasadą, tak to wygląda. No i teraz pytanie, jak ma być skonstruowane, jak ma być napisane, co to w ogóle jest ten lead? No lead z angielskiego to jest ktoś, lider, kto prowadzi, nadaje ton, za nim się podąża. No to właśnie, o to właśnie chodzi w tym leadzie. Ma lead spowodować, że się za nim podąży i przeczyta tekst. Czyli i tytuł, i lead, i zdjęcie ma spowodować, że czytelnik zainteresuje się materiałem. Treść, przekaz przykuje jego wzrok i on podąży za leadem. Najczęstszym błędem dziennikarzy amatorskich, profesjonalnych jest błędne zrozumienie leada. Najczęstszy błąd to sprawienie, że lead jest streszczeniem. Ale jeżeli lead streszcza, co jest w artykule, powoduje to, że nie chce nam się w ogóle tego artykułu, jeżeli nie mamy czasu, czytać. Jest takie słowo, nazywa się trailer, po polsku zwiastun. Teraz zanim film zostanie puszczony w kinie, to reklamuje się go trailerami, czyli zwiastunami. To jest krótki taki przekaz, 30, 40, 20 sekund, w którym ma być film zareklamowany, ma zainspirować i sprowokować do tego, żeby pójść do kina, kupić bilet, pójść do kina, oglądnąć film. Jeżeli za dużo w tym trailerze jest streszczenia, co tam się stanie, to ten trailer psuje całą atrakcję, bo wiadomo, kto kogo zabije, co się stanie, kto kogo okradnie, albo czy dojdą na ten szczyt, czy nie dojdą. Dlatego dobry zwiastun ma zainteresować, zainspirować, ale nie streszczać, nie streszczać. Teraz, dobry tytuł, dobry lead może być też pytaniem, może być prowokacją, jak będzie wyglądał UTW w przyszłości. Czy będziemy mieli czternastkę jako emeryturę? Czy 80-latce uda wyjść się na Mount Everest? I w tytule, czy w lidzie mogą być takie pytania, takie prowokacje. Czyli mogą być pytania, na które odpowiedzi czytelnik musi szukać w tekście. Cały czas, tworząc pomysł na wywiad, na artykuł, na przekaz, musimy zająć się utrzymaniem koncentracji czytelnika na tym, co mu przekazujemy. Nasze zadanie jest takie, żeby on do końca tekstu i przekazu dojechał. Do końca filmu, do końca wywiadu, do końca artykułu, do końca recenzji i tak dalej, i tak dalej. Przykładowy lead. To jest lead, który napisała pani Barbara Maciejewska z Łodzi, która jest w formacji Babcie w locie z dziadkiem i jest również fanką i ambasadorką naszego konkursu Zwierzak lekiem na samotność. Tak wygląda ten dział. Zwierzak lekiem na samotność. Tytuł Historia perełki. Nie jest, powiedzmy, najlepszy to tytuł. Nie jest zbyt prowokacyjny, ale jest. Ale lead jest, teraz go przeczytam, lepszy, bo prowokuje do przeczytania. Posłuchajcie Państwo. Było wczesnojesienne, słoneczne popołudnie. Całą rodziną popijaliśmy herbatkę na werandzie naszego letniego domku. Na trawie
wylegiwała się kotka Zośka, a obok przeciągał się leniwie Maciek, kocurek z Najtka. Nagle przed bramą zatrzymał się jakiś samochód. Niemal równocześnie usłyszeliśmy trzaśnięcie drzwiami i pisk opon odjeżdżającego auta. Nie interesuje was, co stanie się dalej? Mamy prawo, i dlaczego nie, oceniać, analizować napisane przez innych teksty, filmy, reportaże, eseje, sprawozdania. Po pierwsze musimy zacząć od oceny tego, co jest ważne w przekazie, czyli od tego, jaki jest tytuł, czy nas zachęca, czy jest innowacyjny, lead, czy nie jest streszczeniem, czy jestem zwiastunem, czy nas zaciekawia zdjęcie, czy pokusił się redaktor czy dziennikarz, żeby wybrać dobre zdjęcie, które nas przyciąga do tekstu, które powoduje, że chcemy go przeczytać. Następnie, czy ten tytuł, lead i zdjęcie nie są manipulacyjne, czy nie są pisane, czy dobrane pod tezę. Następnie możemy sprawdzić, czy postanowić się, czy artykuł jest wystarczająco długi, czy wystarczająco krótki, czy nie przeszedł po łebkach, za krótko poruszył ten temat, czy nie jest znowu przegadany. 4 strony, na wszystkie strony pokazane temat, a można by treściwiej, krócej i bardziej użytecznie. Następnie, czy autor jest kompetentny? Dalej, czy temat zgłębił? Czy zapytał odpowiednich ekspertów? Czy powołał się na fakty, czy na domysły? Czy bazuje na przypuszczeniach, czy na faktach? Z drugiej strony, czy mógł z tych faktów skorzystać? Czy jest obiektywny i etyczny? Czyli czy pokazał 2 strony barykady? Bo nie można być stronniczym i pisać po jednej stronie, mając możliwość zapytania się o opinię drugą stronę. Dalej, czy wziął pod uwagę, do kogo pisze? Czyli dostosował język, formę przekazu do odbiorcy? Czy nie użył zbyt skomplikowanych, artystycznych, wyszukanych, kwiecistych zdań? I czy użycie tego artyzmu i kwiecistości było w ogóle sensowne i na miejscu? I na koniec, czy to miało wszystko sens? Czy pamiętał do końca, po co to napisał i co nam chce przekazać? I co u nas jako odbiorcy on chce spowodować? Jakie uczucia, jakie emocje, jakie zmiany poglądów, stanowisk, jakie informacje otrzymaliśmy i czy są pełne i są kompetentne? To jest analiza i krytyczna ocena tekstu i przekazu. Opowiem za chwilę o etykiecie, savoir vivre w prawie dziennikarskim, kodeksie etyki mediów. Zabierając państwa nad Wisłę, pod krakowski Wawel. Dziennikarz porusza się w obszarze prawa, zasad, kodeksu etycznego. Dziennikarz nie jest bezkarny. Dziennikarz musi o tym pamiętać. On musi być odpowiedzialny za słowo, sprawiedliwy, bezstronny. Nie można pisać pod tezę, nie można oskarżać, komentować jednostronnie. Najczęstszym błędem dziennikarstwa ostatnich lat jest stronniczy. Mamy konflikt, na przykład miasto z firmą, czy miasto z organizacją seniorską, czy 2 firmy, czy 2 obozy polityczne i piszemy pod tekst. Dziennikarz musi wyłączyć, pisząc, czy szukając materiału na tekst, to jakie są jego poglądy. Musi być ponadpartyjny, ponadpolityczny, musi być nad swoim poglądami. Bardzo często nie możemy jako dziennikarze obywatelscy wyłączyć naszych poglądów partyjnych czy naszych poglądów politycznych. I wówczas zamieniamy się w dziennikarstwo polityczno-propagandowe, dziennikarza propagandowego. Musi patrzeć ponad poglądami osobistymi i zawsze pokazywać 2 strony barykady. Jak opisujemy złe działanie samorządu, czy rządu, czy firmy, musimy dać szansę wypowiedzi albo pokazanie argumentów drugiej strony. Musimy dać im szansę. Po drugie,
nie możemy wydawać osądu. Nawet jeśli pokażemy argumenty obydwu stron. Co mówi Urząd Miasta, co mówią mieszkańcy, to komentarz i osąd musimy pozostawić czytelnikowi i odbiorcy. Nie możemy komentować i myśleć za odbiorcę mediów, czy za czytelnika, czy za widza. To on musi sam zdecydować. Nie mamy prawa odbierać mu myślenia i wolnej woli. Samodzielność myślenia, samodzielne myślenie to prawo każdego czytelnika. Więc nie róbmy tego. Nie piszmy pod tezę, to znaczy nie osądzajmy przed napisaniem artykułu. To, że nam się na pierwszy rzut wydaje, wszystkim wydaje, że ktoś jest winny, ale nie znaczy, że jest winny. To wyobraźmy sobie scenę w parku, na bulwarze, widzimy nagle, że jeden mężczyzna bije drugiego. I od razu pierwszy osąd, no, agresor, bandzior, napad i bije. Ale skąd wiemy, co było na początku? A może to jest interwencja policjanta? A może to jest interwencja, bo obraził jego kobietę? A może wiele argumentów. Musimy stanąć z boku. Nie wchodzić w ten konflikt. Stanąć z boku, zapytać, zastanowić się, zapytać świadków, jedną stronę, drugą stronę. Może wykorzystać eksperta, psychologa. Nie mamy kompetencji do osądu. Dlatego warto o komentarz poprosić kogoś, kto wie więcej niż my. To może być psychiatra, psycholog, socjolog, lekarz. Pisząc artykuł o tematyce ekologicznej, na przykład artykuł o zanieczyszczeniach, musimy zapytać pulmonologa, toksykologa, ekologa o jego opinię. Niektórym dziennikarom się zdaje, że są doktorami wszechnauk. Czytelnik to wyczuje. Zapyta się, a skąd ty popierasz? Skąd ty wiesz, że tak jest? Ale jeżeli użyjemy wypowiedzi eksperta, doktora, profesora, który się na tym zna, pokaże badania, pokaże podstawy, to my jako dziennikarz obywatelscy jesteśmy kryci, bo się podparliśmy autorytetem. Po pierwsze. Po drugie, wywiady i autoryzacja. Bardzo często chcemy przeprowadzić jakiś wywiad i przeprowadzamy. Wywiad jest świetny, dobre były pytania. No i później autoryzacja. Mamy obowiązek zapytać się osoby, z którą wywiad był przeprowadzony, czy pani, pan życzy sobie autoryzację. Jeżeli sobie życzy, a najczęściej tak, musimy mu przed drukiem tekst do autoryzacji, czyli zaakceptowania ewentualnej korekty, wysłać. Godząc się na to, że być może wyciąć to, co jest dla niego niewygodne, a dopisać to, co jest wygodne. Niestety nie mamy wyjścia. Jeżeli jest to wywiad i cytujemy, musimy mieć jego akcję. Inną jest sytuacją, kiedy opisujemy czyjeś słowa. Nie jest to wywiad. Nie rozmawiamy z nim sam na sam, bo opisujemy z boku to, co on powiedział na wykładzie, konferencji, czy prezentacji, czy warsztacie. Sprawa trzecia. Zdjęcia. Najczęstszym błędem dziennikarskim młodych lat jest po prostu zdjęcie zdjęcia z internetu. O, ładne zdjęcie pasuje nam, dajmy do artykułu, do portalu, czy do magazynu, czy do gazety. Bardzo duży błąd. Wtedy narażamy się na oskarżenie, sprawę sądową nawet, przez autora tego zdjęcia, do kogoś, kto jest na zdjęciu, o to, że nielegalnie, bezprawnie, bez jego praw wykorzystaliśmy to zdjęcie, jeszcze się wzbogaciliśmy. Nie ma znaczenia, że jest to medium obywatelskie, czy bezpłatne, czy niekomercyjne. Wiele przypadków wyroków czy osądów wskazywało na odszkodowanie nawet dziennikarza obywatelskiego. W związku z tym nie bierzmy zdjęć z internetu bez zgody autora i osoby, która jest na zdjęciu. Musimy mieć zawsze dwie zgody. Osoby, która robi zdjęcie i osoby, która jest na zdjęciu. Tu musimy być bardzo czujni.
są osoby bardzo nieetyczne i sprytne, które robią dobre zdjęcia, wrzucają do internetu, czekają na amatorów, amatorzy biorą te zdjęcia do swojego artykułu, gazety, portalu, telewizji. Po jakimś czasie oni sprawdzają, gdzie ich zdjęcie zostało użyte i wykorzystane i wysyłają wezwania do zapłaty lub pisma od ich prawników, żądając 2000, 10000, 20000. No i teraz od sądu zależy, co się stanie dalej, ale najczęściej, niestety, prawo jest po stronie autora. Dlatego lepiej robić własne zdjęcia, bo jeżeli korzystamy z tych zdjęć, mieć zgodę autora zdjęcia i osoby, która jest na zdjęciu. Pamiętajmy o tym. I oczywiście nie bójmy się używać zdjęć, bo jak wiadomo, najważniejsze w artykule dobry tytuł, dobry lead i dobre zdjęcie. Sprawa kolejna. Manipulacja leadem i tytułem. Dobry tytuł, dobry lead, dobre zdjęcie decyduje o tym, czy tekst będzie czytany, czy też nie. Natomiast nie możemy pójść w stronę manipulacji tytułem czy zdjęciem. Nie może być w lidzie czy w tytule już osądu ostatecznego, który określa, kto jest winny, a kto nie. Nie może być artykułu pod tytułem Barki prują Wisłę, bo to jest już osąd. Może być, czy Barki prują Wisłę, znak zapytania i artykuł może to wyjaśnić. Nie możemy mówić, poseł X to złodziej. Od tego jest sąd. Nie możemy go osądzić. Można zadać pytanie, czy jest uczciwy. Tytuł lead nie może osądzać. Nie może określać, przesądzać sprawy. To czytelnik musi to osądzić. Lub artykuł musi to wyjaśnić. Pokazując dwie strony i nasze argumenty. W związku z tym lead owszem. I tytuł owszem musi być prowokujący, kontrowersyjny. Ale nie może osądzać. Nie może kończyć tematu, on musi go zaczynać i dawać szansę na wytłumaczenie czy pokazanie argumentu drugiej strony. W związku z tym, biegnąc za popularnością czy za atrakcyjnością tytułu, nie łammy prawa i kodeksu, nie osądzajmy, nie niszczmy osoby, o której piszemy, tylko po to, żeby być bardziej czytanym czy czytaną. Dziękuję.